Część Boże, jest na Zembrzuska, czas na informacje dnia. Zapraszam. Start z suwerenną Polską w najbliższych wyborach parlamentarnych jest naszą intencją, mówi rzecznik rządu Piotr Müller, ale dodaje, że potrzeba jeszcze woli partii Zbigniewa ziobry. Napięcia między premierem Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro rosną. Minister sprawiedliwości zarzuca premierowi, że w Brukseli zgadzał się na niekorzystne dla Polski rozwiązania ograniczające naszą suwerenność. W wywiadzie dla Do Rzeczy Zbigniew Ziobro stwierdził, że premier pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych. Wskazywał tu m.in. na pakiet Fit for 55. Minister Ziobro stawia nieprawdziwą tezę dotyczącą pakietu Fit for 55. My w roku 2020 na szczycie nie omawialiśmy przyjęcia pakietu Fit for 55, bo rozporządzeniami, dyrektywami w tym zakresie zajmuje się Rada Unii Europejskiej. To są ministrowie, a nie szefowie rządów. Na antenie polskiego radia rzecznik rządu Piotr Miller był pytany o o wybory. Oto, czy PiS wystartuje z suwerenną Polską jako zjednoczona prawica, czy jednak osobno. Taka jest nasza intencja, tylko no, do tanga trzeba dwojga. Jeżeli dwie strony są gotowe na takie porozumienie, to wtedy jest łatwiej. Obecnie mają toczyć się dyskusje na temat list wyborczych. Zdaniem rzecznika rządu, suwerenna Polska oczekuje, i tu cytat, nieproporcjonalnej liczby miejsc w stosunku do poparcia, jakie otrzymuje w sondażach. Wczoraj minister sprawiedliwości zaproponował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu merytoryczną dyskusję. Dyskusję, między innymi o Fit for 55, rzecznik rządu ocenił, że dobrym miejscem na taką debatę będzie dzisiejsze posiedzenie rady ministrów. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że jeszcze w tym tygodniu do projektu pierwszej elektrowni atomowej w Polsce dołączy kolejny amerykański podmiot. Budowa elektrowni atomowych dziś ma zapobiegać kryzysom energetycznym w przyszłości. W Polsce już trwają prace nad pierwszą elektrownią atomową, a jeszcze w tym tygodniu do projektu ma dołączyć kolejny amerykański podmiot. Będzie to wykonawca. Na czwartek zaplanowana jest konferencja prasowa w tej sprawie. Ważne jest, żeby wykonawca był jak najwcześniej w procesie, żeby uczestniczył w procesie projektowania, tak żeby uniknąć potem czy błędów, czy roszczeń. W tym roku jeszcze przed nami duża umowa na Usługi inżynieryjne na prace projektowe, bardzo ważny etap. Obecnie polski miks energetyczny składa się w głównej mierze z węgla. Atom ma być źródłem stabilnym i bezpiecznym środowiskowo, zaznacza Anna Moskwa. Wczoraj zamknęliśmy już przedostatnią rundę rozmów środowiskowych z przedostatnim partnerem to są Duńczycy przed nami już tylko Austria. Zamknęliśmy też rozmowy z Niemcami i ze wszystkimi innymi zainteresowanymi, zainteresowanymi, co pozwala optymistycznie patrzeć na dalsze etapy. Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w województwie pomorskim. Dziś posiedzenie rządu, Rada Ministrów zajmie się między innymi projektem ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Projektowana ustawa prawo komunikacji elektronicznej ma scalić w jeden akt prawny zarówno zmiany europejskie, jak i te wynikające z krajowych przepisów. Rząd zajmie się też innymi projektami, o których mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym to też taka techniczna ustawa. Projekt przygotowany przez resort infrastruktury ma wdrożyć elementy związane z unijnym pierwszym pakietem mobilności. Celem dyrektywy jest utworzenie bezpiecznego sektora transportu drogowego oraz zapewnienie ...odpowiednich warunków pracy i doprowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy zakładają między innymi, że za kierowcę delegowanego na terytorium Polski nie będzie uważać się kierowcy, który wykonuje przejazd tranzytem, czy kierowcy, który wykonuje przewóz dwustronny. Czytamy na rządowych stronach. I co istotne, projekty uchwały... Rady Ministrów, w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poprzedni rok i wszystkie uchwały towarzyszące takiemu dokumentowi. Dochody budżetu w 2022 roku wyniosły prawie 505 miliardów złotych, a wydatki sięgnęły 517 miliardów 400 milionów złotych. Deficyt budżetowy to nieco ponad 12 miliardów 400 milionów złotych. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się dziś projektem ustawy dotyczącym zmniejszenia liczby sędziów wchodzących w pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. Ma to związek ze sporem wokół kadencji prezes tej instytucji. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce trwa od minionego roku. Część sędziów w dalszym ciągu nie uznaje kadencji prezes Unii Przyłębskiej, która ich zdaniem powinna skończyć się 20 grudnia 2022 roku. Spór powoduje opóźnienia w orzekaniu Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy, że Trybunał zaczyna mieć jakieś problemy z funkcjonowaniem. Jest kryzys, to nie tylko jest kryzys związany z wyborem przewodniczącego Trybunału, którym jest pani sędzia Julia Przyłębska, ale także w ogóle z składami które mają rozpatrywać poszczególne sprawy. Aby uniknąć takich sytuacji, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało na początku maja projekt ustawy zmniejszający liczbę sędziów zgromadzenia ogólnego z 10 do 9 sędziów. Zmiany dotyczą także tzw. pełnego składu. Obecnie to 11 z 15 sędziów zasiadających w Trybunale. Projekt Prawa i Sprawiedliwości zakłada zmniejszenie tej liczby do 9. Użyła projekt obniżający ten wymóg pełnego składu do 9 sędziów. To wciąż jest większość, pamiętając, że skład Trybunału Konstytucyjnego jest 15-osobowy, ale taka większość, która bierze pod uwagę właśnie wypadki losowe, różne choroby, urlopy, które się zdarzają, a także te problemy, z którymi, które mogliśmy ostatnio zaobserwować. Na razie nie wiadomo, czy suwerenna Polska poprze projekt Prawa i Sprawiedliwości, którym dziś ma zająć się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Spory zdarzają się również w takich gremiach jak Trybunał Konstytucyjny i ufam, że on zostanie szybko rozwiązany. Prace nad projektem ustawy mają rozpocząć się o godzinie 16. .00. Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę we Wielkiej Brytanii. Celem jego wizyty jest udział w londyńskiej konferencji w sprawie obronności. Udział w konferencji poświęconej tematyce bezpieczeństwa będzie pierwszym punktem prezydenckiej wizyty w Londynie. Konferencję zdominuje temat wojny na Ukrainie wojny, z której świat musi wyciągnąć lekcje. Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu będzie mówił o światowym porządku opartym o międzynarodowe prawo, o przygotowaniach do szczytu NATO w Wilnie oraz o konieczności kontynuacji polityki odstraszania i dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO. Prezydent zwróci też uwagę na problem dezinformacji. Poza dialogiem politycznym, takim jak na Islandii, równie ważny jest dialog ze środowiskami eksperckimi z zakresu polityki bezpieczeństwa. Dlatego prezydent Andrzej Duda weźmie udział w London Defence Conference, gdzie wygłosi swoje przemówienie. Wizyta w Londynie będzie miała również akcent polonijny. Andrzej Duda spotka się z Polakami, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, odwiedzi polski ośrodek. Społeczno-kulturalny. Jutro prezydent odbędzie szereg rozmów z przedstawicielami światowego biznesu. Będzie zachęcał do inwestowania w Polsce. Polski przywódca spotka się m.in. z prezesem Dow Jones' Company. Dostarczenie Ukrainie myśliwców F-16 to kwestia kilku miesięcy. Kijów liczy na kilkadziesiąt samolotów. Tymczasem kolejne państwa deklarują swoją gotowość do szkoleń ukraińskich pilotów. Myśliwce F-16 są potrzebne Ukrainie do obrony jej nieba, do obrony przed rosyjskimi atakami. Broni dla naszych żołnierzy będzie więcej, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. na żal Udało nam się zestrzelić niektóre pociski terrorystów, ale nie wszystkie. Niestety były cele trafione. Dniepr i Charków, Odessa i Lwów, Kijów i Zaporoże. Wszystkie nasze miasta mają otrzymać pełnowartościową tarczę powietrzną. Bardzo aktywnie pracujemy nad tym razem z partnerami. Ukraina potwierdza, że otrzyma samoloty F-16. To kwestia kilku miesięcy. By wymienić postsowiecką flotę, potrzebuje co najmniej 150 myśliwców. Nie mogę podać dokładnej liczby myśliwców F-16, które dostaniemy od zachodnich sojuszników, ale będzie ich kilkadziesiąt. Zachodni partnerzy deklarują również szkolenia ukraińskich pilotów na nowoczesne myśliwce. Te mają rozpocząć się wkrótce. Prezydent Biden wyraźnie podkreślił, że zaczniemy szkolić ukraińskie wojsko do pilotowania F-16. Będziemy współpracować z naszymi sojusznikami, aby zapewnić Ukrainie samoloty F-16. W powietrzu to Rosja dominuje. Dostarczenie myśliwców, F-16 może mieć przełomowe znaczenie na polu bitwy. Nowoczesne samoloty, które będą w stanie złamać tą przewagę rosyjską, no mogą odegrać znaczącą rolę, tak samo jak nowoczesne czołgi czy artyleria. Widać, że Zachód, który do tej pory obawiał się dawać tak nowoczesny sprzęt, idzie w tym kierunku, co wydaje się w perspektywie planowanej ofensywy czy kontrofensywy ukraińskiej, może mieć rzeczywiście fundamentalne znaczenie. Tymczasem graniczący z Ukrainą obwód Białogorocki w Rosji został zaatakowany. Za atakiem ma stać Rosyjski Korpus Ochotniczy Legion Wolna Rosja, nieoficjalnie walczący po stronie Ukrainy. Legion poinformował, że tworzy w obwodzie Białogorockim strefę zdemilitaryzowaną, by Rosjanie nie mogli ostrzeliwać Ukrainy. No, Czas Kremla, skończyć z dyktaturą Kremla. Dziękujemy wszystkim, którzy dziękuję, nas wspierają. Kijów twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem. Doradca prezydenta Ukrainy, Mykhailo Podolak, powiedział, że grupy partyzanckie, które stoją za atakiem składają się z obywateli Rosji. Na teraz to wszystko. Kolejne wydanie w samo południe z Panem Bogiem.